Kurczę, szkoda, bo myśleliśmy, że gdzieś tam wejdziemy piętrze niżej. O, i mamy dziurę. Bardzo potężną dziurę. Tutaj widać, że jest odprysk. I tu zadanie dla was widzów. Dzień dobry, cześć i czołem, jestem Mateusz. Ja Mletel. I w tym materiale zwiedzimy i opowiemy część historii dwóch ciężkich schronów należących niegdyś do tak, mam tutaj jest sufit, jest wzmocniony co praktycznie 15 cm stalowymi szynami, co warto zaznaczyć. Tutaj prawdopodobnie było główne działo, o którym powiemy później w części historycznej, ponieważ tutaj prawdopodobnie był taki wózek, na którym to działo było. Tutaj mamy kolejne takie drzwiczki, tylko tym razem zamknięte. To były stanowiska strzelnicze. I warto też zaznaczyć, że tam jest wejście. I żeby wejść do tego schronu w trakcie, kiedy tu stacjonowali żołnierze, byłoby wręcz niemożliwe, ponieważ z każdej strony osoba wchodząca zostałaby ostrzelana. Mamy tutaj kolejne stanowisko strzelnicze. I lampa mi padła właśnie. Tutaj można zobaczyć, jak były pozmacniane nawet tynki na ścianach siatką. To na pewno jest żelbet, bez odbrojony. Kolejne pomieszczenie. Mogło być to jakiś skład amunicji, czy coś takiego. Mamy tutaj jakieś puszki. I raczej oryginalnego sprzętu tu raczej nie ma. W ogóle ktoś tu wywiózł gruz, bo tu się nic nie oberwało. Tutaj nawet nie ma prawa się co oberwać, patrząc na ten sufit pozmacniany szynami. Tu mamy takie miałe wiążonko z kolejnym gniazdem karabinu. Tutaj mamy możliwe, że wyjście ewakuacyjne, ponieważ wyczytałem, że jedno wyjście to było właśnie to główne za kratą, drugie było za takim murkiem. I mamy kolejne pomieszczenie wyglądające na toaletę. Wielkościowo. A tu możemy zobaczyć kolejne grube zbrojenia. Zaraz za tą siateczką jest, są takie grube pręty. I mamy tutaj wejście na górę. I teraz się postaram tam wejść. Oczywiście zaczekam na Metela, który by mi otrzymał plecach i lampę. Mnóstwo śmieci i widać tutaj te otwory. Tutaj był pewnie otwór na karabin, zresztą tutaj też. O, pozostałe otwory są mniejsze o wiele. Jakaś rura. Dobra, schodzimy. Trzeba przyznać, że ciężko tu było wejść. Zwłaszcza właśnie podczas jakiegoś ataku czy czegoś. Jesteśmy na dole. O, właśnie przypomniało mi się, schron należał do obszaru warownego Śląsk. Ale więcej historii usłyszycie w części historycznej tego materiału. Jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć schron, taki mały grzybkowaty schron jednoosobowy. Plecak tu zostawię, tak żeby nikt nie gwiznął i idziemy tam. Pogoda idealna. Mróz i śnieg. Przynajmniej błota nie ma. Trzeba się cieszyć z pozytywów. Mamy tutaj dwa okienka strzelnicze. I w sumie ciekawe, jak się tam wchodziło. Żeby tam wejść, to na pewno potrzebny był okop. I mogła się tutaj wchodzić po prostu jeszcze pod tymi okienkami, mogła być jakaś dziura, bo tymi okienkami to nie sądzę, żeby się ktokolwiek mógł tam przeszogać. Dobra, idziemy z powrotem. Tam ta kopuła jest tak fajnie pomalowana na moro w kolorze moich spodni. I tutaj jest ta wieżyczka, w której byłem w środku przed chwilą. Wydawało mi się, że tam była dziura na tej wieżyczce.
po postrzale, ale nie wiem, może ktoś to zaszpachlował, albo ona jest na drugim takim dużym bunkrze, który teraz widzimy. Broni dużo walk zbrojnych, jednakże w tamtym widać ślady użytkowania. Co chodzi? Dzień dobry. Dzień dobry. To ja właśnie mówiłem o tej dziurze i chyba mi się pomyliło po prostu. To nie ten bunkier. No to. I jeszcze tak z ręki dodam, że były tutaj dwa wyjścia. Jedno było to, które było no, większe, takie bardziej pełnowymiarowe i bardzo grubymi kratami zamykane. A drugie jest tam właśnie za tym betonem, gdzie wskazuję ręką i tam jest takie małe kwadratowe wyjście, więc raczej jak żołnierze wychodzili, to tym w trakcie nie strzelanin. No więc przechodzimy do nagrania części historycznej. Znajdujemy się obecnie w ciężkim schronie bojowym numer 2. Schron ten został wybudowany w klasie odporności D. Przeznaczony był na 3 stanowiska CKM, 2 na ścianach bocznych oraz 1 w kopule pancernej. Główną bronią była armata przeciwpancerna kalibru 39 mm. Umieszczona była na stalowej lawecie na szynach. Schron ten jest wyposażony w system odsysania gazów prochowych oraz odprowadzenia łusek podczas prowadzenia ognia ciągłego. Schron posiada dwa wyjścia ewakuacyjne, jedno chronione dodatkową zbrojoną betonową ścianą. Sektor umocniony, do którego należą obydwa schrony, wybudowano tuż przed wybuchem II wojny światowej, a mianowicie prace rozpoczęto w maju 1939 roku. Jednakże z tego co mi wiadomo, budowa tego sektora nie została ukończona. W sierpniu 1939 roku obiekty wyposażono w broń oraz obsadzono żołnierzy z 6 Kompanii Specjalnej CKM. Z tego co wiadomo, schrony te w 1939 roku nie wzięły udziału w walkach zbrojnych. Natomiast w 1944 roku Niemcy włączyli część ze schronów do swojej pozycji obronnej B2 Stellung. Poza pojedynczymi krótkimi pojedynkami szlecckimi nie odnotowano tutaj żadnych większych walk zbrojnych. Także teraz wchodzimy do drugiego bunkra. Biegłem, jestem taki zdyszany. Jest to inny konstrukcji, nie bunkier. Iść pierwszy łopan. Wow. Mam tutaj miejsce z stanowiskiem strzelniczym. Rozmocnienie sufitu jest takie samo jak tam. No mianowicie układ pomieszczeń jest inny. Jakieś śmieci. Jest czyszczy. No. On był zasypiony w całości. Ktoś go oczyścił. No i tutaj mamy miejsce na platformę z głównym działem. No jest tutaj więcej pomieszczeń i dużo pęków. Jakąś dziurę. Pominam się może. No, jest tu trochę gruzy i mnóstwo mułu. Nie wiem, jak wejdziemy potem do auta. Jesteśmy strasznie ufajdani. Idź pierwszy. Do wyżyczki. Tutaj wieżyczkę, która jest prawdopodobnie taka sama jak ta. Więc... Tylko więcej pająków. Tak, więc ja podziękuję. Niezbyt lubię, jak mnie coś obłazi. Więc idziemy zwiedzać dalej. Tutaj kolejną komnatę tajemnic. Kurczaczki, niestety jest to zasypane. Nic. A mam kamienie, można się nacieszyć kamieniami na podłodze. Mamy tutaj... O! Niezbyt to jest apetycznie. I tu mamy wyjście ewakuacyjne. Z tym, że w tamtym bunkrze nie było drzwi, a tam jest zamurowane cegłami, więc idziemy dalej. I echo jest.
można zauważyć. Kurczę, szkoda, bo myśleliśmy, że gdzieś tam wejdziemy piętrze niżej. Nie widać krawędzi. Nie widać. To jest ciekawe. W sumie nawet tak nie sprawdzimy, bo przez taki gruby beton to nie będzie głuchej ciszy. Tam na głuche odgłosu. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ten bunkier, ten schron był cały w śmieciach jeszcze latem tego roku, w sumie zeszłego. Ale ktoś go ewidentnie wyczyścił. Może mógł to być właściciel tej działki, na której się on znajduje. Właściwie widać tutaj pozostałości po sprzątaniu, ponieważ jest to wszystko w dobrym stanie. W sensie jest poukładane do worków. Ktoś to pobiera. To raczej nie są oryginalne rzeczy stąd. Chociaż takie coś, nie wiadomo do czego to służyło. I mamy hełm, to znaczy garnek. Dziurawy. I szczotka drusiana. To jest takie śmieci. To mogła być nawet toaleta. Nie. Tak, bo tutaj nawet są rury po... kanalizacyjne. To wygląda jak pomalowane, szczerze. Tu jest jakby coś stało. Czyli coś to pomieszczenie, co mówi, że wygląda jak wentylacyjne. Możliwe. To wygląda jakby coś stało i w trakcie, kiedy ktoś to malował, no to tutaj nie dojechał pędzlem bądź wałkiem. No właśnie, wszystko mi wygląda, jakby to było odnawiane. Może ktoś się tu przeprowadza. Nie. Albo ktoś poczuł biznes. No, a więc... Jakby coś i brać pieniądze za wstęp. Tak, na szczęście mamy przepustkę, to znaczy nikt nie wie, że tu jesteśmy. I będziemy się powoli kierować ku wyjściu. Tutaj jak widać jest zabezpieczenie wyjścia-wejścia poprzez pająki, z którymi nie chcielibyśmy wchodzić w interakcję. No, na dworze pada śnieg. Pójdziemy sobie teraz na górę, zobaczymy dziurę w wieżyczce. Schron ten jest jednak chyba większy z tego, co można tu zaobserwować. Wygląda jakby ktoś go odgarniał z tej ziemi, z tego kamuflażu. O, i mamy dziurę, bardzo potężną dziurę. Tutaj widać, że jest odprysk. I tu zadanie dla was widzów, napiszcie, tego co mogło być, czy to wygląda jak szczogół, bo karabinu raczej taki go nie ma. Co ciekawe jest to od... ten bunkier wygląda jakby dostał od swoich właśnie. W tamtą stronę znajduje się lotnisko, a tam była linia walk, więc nie sądzę, by jakiś wróg z tej strony strzelał. Ciekawe. Swoi strzelali do niego. Tak, tutaj nawet widać siłę tego uderzenia. Powinno być proste jak w innych tych okienkach, tu jest aż tak... No widać, że jest to wygięte, mimo że to jest bardzo gruby metal, którego ciężko by było ruszyć. A to się nowy. Tak. No więc ten film powoli dobiega końca. Jeśli ci się spodobała taka wersja historycznego urbexu, drogi widzu, to nie zapomnij zostawić subskrypcji, bądź jeśli podobała ci się opowiadana przez nas historia. Ja byłem Mateusz. Metal. Cześć. Cześć.